Buongiorno. Dzisiaj nadajemy z Silesii Ringu, natomiast dzisiaj jesteśmy tutaj nie po to, żeby się szkolić, żeby szybko jeździć. Samochody oczywiście są, bo tutaj zawsze coś się dzieje. Natomiast dzisiaj chcemy Wam przybliżyć po prostu miejsce, a przede wszystkim osobę, która tym miejscem tutaj, wiecie, za te wszystkie sznury pociąga, żeby miejsce właśnie kwitło, rozwijało się. No i przechodząc od słów do, że tak powiem, do akcji, jesteśmy z Bożeną Słocińską-Lang. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. W swoim królestwie. Cześć Bożeno, super, cześć, że znalazłaś dla nas czas. No, chciałem się właśnie w końcu dowiedzieć trochę więcej o historii tego miejsca. Mam nadzieję, że będziesz mogła nam i widzom La Squadry, kanału La Squadry przybliżyć to miejsce. Bardzo chętnie. Natomiast proponuję spokojniejsze miejsce, bo, żeby nie przeszkadzać, bo stoimy na... Może nie tyle niebezpiecznym, ale... Ale wiemy, o co chodzi. Wiemy, o co chodzi. Może być też trochę głośno. Może być trochę głośno. Zapraszam do góry, tam w warunkach wyciszonych z pięknym widokiem na tor. O, super. Słuchajcie, Bożona nam gdzieś uciekła. Przypuszczam, że jest u siebie. Więc się wbijamy i... Wbijamy się na psychoterapię. Dzień dobry, czy to psychoterapia? Dzień dobry, zapraszam. Przepraszam, muszę kończyć. No, ja widzę, że masz tutaj jedyny właściwy magazyn, ten przykrywamy. Pozdrawiamy Mateusza Rzechowskiego, ale La Squadra dzisiaj jest na górze. Bożena, czyli co, będziesz miała, jest szansa na wywiad? Jest szansa na wywiad. Bo my tutaj z La Squadry przyjechaliśmy z daleka. Jest. A tak naprawdę, słuchajcie, wiecie, no my zwykle tutaj jesteśmy na wspólnych zabawach torowych, bo bardzo lubimy ze sobą współpracować, prawda? Bardzo lubimy, ja tak samo bardzo lubię wasze miejsce w Katowicach. To jest miejsce, które ma duszę taką na skalę kraju niespotykaną, czyli tak, jak my lubimy. To nie jest najnowszy numer, ale najnowszy numer mam dla ciebie na górze, Bożena. Natomiast, no co, pewnie w tym roku się jeszcze na torze nieraz spotkamy i będziemy się kształcić. Tutaj właśnie widziałem, że jest zdjęcie Michała, ja go muszę pokazać. Bo tak, ale ważny też temat, bo ta... Z tym to... panem tutaj zawsze możecie na Squadrze pojeździć, znaczy razem z La Squadrą i na Silesii Ringu, prawda? Dokładnie tak, natomiast jeszcze wracając, dlaczego jest ta okładka? No. A co tutaj mamy? A no właśnie. A, ponieważ ten obraz jest licytowany przecież u was. Wszystko się zgadza. I tyle w temacie. Wszystko się zgadza. Dlatego no dobra. Mam stary numer. No to wszystko się zgadza. Na górze nowy. To co, idziemy już? Idziemy. Super. Zamknę ja tylko za tobą w takim razie. Bardzo fajny masz telefon. Michał, potem poproszę cię o detal, bo podobno działa. Ale to jest taki telefon. Wiecie, co macie robić? Wiemy, idziemy nagrywać. Dobra. Idziemy do roboty. Psychoterapia. Do roboty. Słuchajcie, no muszę wyrazić to zdanie, muszę powiedzieć, że naprawdę się cieszę, że nam się udało, bo dosyć długo zabiegaliśmy na ten wywiad, natomiast Bożena Słocińska, którą mamy tutaj dzisiaj, jest osobą bardzo zabieganą, ale słuchajcie, przechodzę do rzeczy, bo się udało. Na sam początek, chcę wbić taki kij w mrowisko i zadać to pytanie, jak to jest, że kobieta zostaje dyrektorką, menadżerką super nowoczesnego toru w naszym kraju, a pewnie i ogólnie, nie jest to coś oczywistego. Dziękuję za spotkanie. No, trochę byłam zajęta, ale mamy 14 stycznia, tak? Proszę, za oknem piękna pogoda i czasy wygospodarowane. Jak się stało? Trochę przypadkowo. Zostałam zaproszona do projektu, gdzie ktoś wcześniej przede mną był menadżerem. Po jakimś czasie te tematy się tutaj rozeszły i naturalnie temat przejęłam. Temat kobiet na stanowiskach, w takich nietypowych miejscach, rzeczywiście nie jest oczywisty. Cały mój zespół to są dziewczyny. I mamy trochę więcej do nadrobienia, bo ten szklany sufit trzeba po prostu trochę poprzebijać, ale po tych 6 latach uważam, że biorąc pod uwagę kwestię związaną z kompetencjami, bo one są ważne, plus to, co kobiety potrafią robić, czyli budować dobre relacje, środowisko zbierać, no jak wyszło i jesteśmy dumne z tego, ja jestem bardzo dumna zespołu, z możliwości, oczywiście bez mężczyzn tutaj się nie da pracować, to bez dwóch zdań, natomiast trochę przypadkiem tutaj wpadłam. Jak zostałaś? Tak zostałam. To jest moje miejsce na ziemi i myślę, że trochę jeszcze tutaj pobędę.
twoje miejsce na ziemi, właśnie dobrze, że to mówisz, bo pamiętam taką naszą rozmowę gdzieś tam przy jednej z licznych okazji, kiedy mamy tutaj okazję się spotkać. Zaczęłaś mi właśnie opowiadać o tym, że twój związek z Torem to jest tak naprawdę dużo dłuższa historia niż te 6 lat, od kiedy jesteś dyrektorką. Byłem wtedy bardzo ciekawy od razu, żeby wysłuchać tej historii, bo historia to jest jakby zawsze temat bardzo mi bliski. Natomiast stwierdziłem, że jeżeli jest szansa na to, że kiedyś będziemy mieli taką okazję do porozmawiania, to właśnie zostawmy sobie to na tę okazję. No ale właśnie, no to skoro już jest ta okazja, no to czy mogłabyś trochę przybliżyć, jak to się w ogóle tutaj zaczęło? Bo też wiem, że historia Toru jest dłuższa niż ta, którą, jaką ją znamy, tak? Tak, ja teraz dokładnie co do lat i bardziej dat, w sensie jaki to był dokładnie rok. Pomijmy. Dokładnie, tak. Natomiast dawno, dawno temu tutaj było lotnisko wojskowe. To lotnisko wojskowe obecny właściciel przejął, wykupił, ale na pograniczu jeszcze tych czasów wojska, a potem już prywatnego inwestora, odbywały się w Kamieniu Śląskim. Ryk silników, długa, prosta, na tak zwanym blacie, ponad 200 km na godzinę. Adrenalina ściska gardło, ale cóż, jeśli pasja wiąże się z ryzykiem. Dziś mieliśmy niepowtarzalną okazję podglądać mistrzów na lotnisku w Kamieniu Śląskim. Odbywały się wyścigowe samochodowe Mistrzostwa Polski. Był to jeden z trzech obiektów w Polsce, który zawsze był solą wokół Polskiego Związku Motorowego. Był tor Poznań, był tor Kielce i był tor okazjonalny w Kamieniu Śląskim, który nazywa się Toropole. I tu odbywały się w lipcu i w sierpniu wyścigowe samochodowe Mistrzostwa Polski. W tamtym czasie, to było z 25 lat temu, ludzie tak długo żyją, ja byłam sędzią Automobil Klubu Opolskiego, miałam licencję stopnia państwowego, jak dobrze pamiętam, a może i międzynarodową. I tutaj w tym miejscu, w innej konfiguracji, po płytach lotniczych, tor miał 5 z hakiem kilometra i szedł w drugą stronę, w kierunku do klasztoru. I tam odbywały się, tam stałam pod moim miejscem takim obserwacyjnym, gdzie byłam sędzią z flagami. Był punkt pod klasztorem. Mhm. I tych sezonów tutaj trochę było. Tutaj było trochę przygód. I gdyby ktoś wtedy mi powiedział, że 2 dekady później będę w tym miejscu i będę robić to, co robię, to bym powiedziała, no way, nie, no szok. No, ja sama jestem w szoku, ale tak właśnie było, ale oprócz wyścigowych, samochodowych Mistrzostw Polski, tutaj w tym miejscu Góra Świętej Anny, którą widzimy, Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski, jako organizator, jako sędzia i jeszcze rajd festiwalowy, także z tamtego środowiska się wywodzę. Okay. Jestem Opolanką, dumna z miasta, z tego, że mamy taki obiekt w tym miejscu. Natomiast w wieku chyba 30 lat wyprowadziliśmy się do Poznania. No i ten Automobil Klub Opolski. Był jakiś romans z torem Poznań? Gdzieś tam się pojawiałeś? Nie. To wynikało z pracy zawodowej mojego męża. Potem pojechaliśmy do Gdańska, potem pojechaliśmy do Warszawy. A potem wydarzyła się rzecz, tak naprawdę, która nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I ktoś mi prywatnie w mojej działalności gospodarczej doprowadził do sytuacji, w której nie zapłacił mi dużej sumy pieniędzy. Ja musiałam wrócić do pola do firmy, którą prowadziłam, obciąć koszty, zwolnić pracowników. No jak już byłam w tym polu, dostałam propozycję, ktoś przedstawił mi propozycję projektu przy pracy przy torze. Ja powiedziałam, słuchaj Paweł, jak poczekasz, bo jedziemy teraz do Stanów na wycieczkę, to w październiku jestem. Bach i zostałam. Czyli jakiś tu magnetyzm jest, ewidentnie jakaś żyła wodna, która po prostu już przez tyle lat przeciągała. Nasz hashtag, miejsce warte zachodu, to jest dosłownie, dokładnie tak jest. Tutaj zachody są rzeczywiście, w tej części kraju, słuchajcie, chyba naprawdę najpiękniejsze. Tak, plus jest taki fenomen, to znaczy Niemcy, jak budowali to lotnisko, dzieją się tutaj, wpływ na pewno ma Góra Świętej Anny, kamieniołomy, które już mają, no to są stare wykopaliska, ale to wszystko tutaj dookoła i umiejscowienie tego pasa startowego ma, jesteśmy ustawieni na wschód-zachód, dookoła potrafią być burze, pioruny trzaskać, walić, lać,
jak, a tu jest po prostu tylko piękna tęcza. No, wielokrotnie tak? Tak rzeczywiście zdarza, że człowiek tu jedzie tak. Z Katowic i jest różnie, a potem się przyjeżdża ale i oczywiście jest mikroklimat. Tak, no. Ale zdarzają się i takie... Słyszałem, słuchaj, nie wiem, z niepotwierdzonych źródeł, że masz tutaj, dokładasz swoje 3 grosze i ciągniesz tam za te sznury po prostu, żeby te chmury się rozstępowały. Tego się trzymajmy. Dzisiaj też jechaliśmy tak naprawdę w kiepskiej pogodzie, ale ja już mówię, chłopaki, będzie słońce, jedziemy, także tak. Będzie dobrze. Tak. No dobrze, historia jest rzeczywiście bardzo ciekawa i dużo właśnie dłuższa niż ta nowożytna, nazwijmy to nowożytny etap Silesia Ringu, jak go znamy. Ale teraz przechodzę do takiej już codzienności, bo twoja praca, no umówmy się, jest mocno nietypowa. Za co ją najbardziej lubisz? No bo wyobrażam sobie, że jest ją za co lubić. Za możliwości rozwoju, za możliwości dotykania technologii motoryzacyjnych i samochodów, jakich się na ulicy nie zobaczy. Ale chyba na pierwszym miejscu za ludzi. Od tego chyba powinnam zacząć, bo ja żyję energią i szukam takiej energii. Podpisuję się pod zdaniem, że a chyba im człowiek starszy, tym bardziej to pielęgnuje. Są ludzie, z którymi tracisz czas i są ludzie, z którymi chcesz tracić poczucie czasu. I to jest ta druga grupa, którą nieważne, czym ktoś jeździ, nieważne i też tutaj, bo oprócz toru, to oczywiście moją wielką fascynacją jest lotnictwo i awiacja, ale jeżeli ktoś mnie i zainteresuje swoim prywatnym życiem, swoją pasją, mam świadomość tego, ile kosztuje pracy miejsce, w którym obecnie jest i ja to chłonę. Ja chłonę to jak gąbka, jestem nakręcona. Mnie to nakręca. Ja też mam potem taki feedback w drugą stronę, bo ten mój Instagram, który są te zdjęcia robione w kałużach, zachody słońca, wschody. Po prostu ludzie. Ludzie i możliwość uczestniczenia w jakimś kosmosie. Kosmos. Ja już nie pytam na tym obiekcie, czy się wydarzy, tylko kiedy się wydarzy. W zeszłym roku, jak była sytuacja i dopiero właściciel firmy, która ściągała formułę Williams-Renault do Cosworthy, do Polski, na to nasze wydarzenie, Grzegorz, mówi, jak? U nas formuła? No to co wy gadacie głupoty, tak? I tak po prostu jest. Tutaj trzeba tylko coś wymyśleć, a to solą ziemi są klienci. Myślę, że to środowisko, które żeśmy, czy klimat, który się stworzył, bo to są moją silną stroną, to są moje miękkie kompetencje. Ja nic innego nie robię, tylko łączę kropki. Naprawdę nic więcej nie robię. Nie zawsze jest łatwo. Ale ta radość z tych projektów, wrócę jeszcze do tych lat sprzed 3 dekad, gdybym ktoś powiedział, że ten obiekt będzie miał certyfikację takich marek jak Porsche, takich marek jak BMW, jak? I to jest, ja się już w tej rozmowie nakręcam. Bardzo się cieszę. Powiedziałaś o tym, że dzieje się kosmos. No właśnie do tego chciałbym gdzieś tam też nawiązać, bo przez te wszystkie lata no, musiałaś być tutaj świadkiem no, przeróżnych historii. Czy możesz nam zdradzić, co było jakimś takim właśnie, wiesz, jakieś takie highlighty, co tutaj dla ciebie zostało tak bardzo mocno zapisało się w pamięci? No bo sam też wiem, bo brałem udział w kilku takich sytuacjach nawet fotograficznych, tak, o których gdzieś tam się nie mówi, albo są właściwie gdzieś tam na prywatny, że tak powiem, użytek jakiegoś... Tak. Ceniącego prywatność kolekcjonera. Tak, dzieje się tutaj dużo tak, ciekawych rzeczy. Jesteśmy miejscem, które mocno dba o prywatność klienta, bo pieniądz lubi ciszę. I to nie jest tak, że my chcemy ukrywać jakieś rzeczy. Nie, tylko ci klienci doceniają nas za to, że nie jesteśmy jakimś pudelkiem PL, który puszcza dalej w jakieś sytuacje, które są po prostu dla nich niekorzystne i to powoduje realizację projektów, które, tak jak mówiłam, no, ja pytam tylko kiedy i sesje fotograficzne samochodów. No, aha, właśnie, przecież
ty brałeś udział, przecież ty, Pagani, tak, robiłeś sesję. Tak. Pierwszy raz w życiu, au, chyba uderzyłam. Pierwszy raz w życiu, przez te 6 lat na torze, poprosiłam właściciela, czy mogę wsiąść do samochodu. Nigdy tego nie robiłam. Ja też tego nigdy nie robię, ale wtedy też zrobiłem wyjątek. Tak. I to właśnie było kosmiczne. Sesje fotografów, którzy tutaj pracują przy projektach, ich patrzenie. Myślę, że to 4 lata temu taką imprezą, która była na skalę 26 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ze stworzeniem miejsca, tu było 700 namiotów, jak na Le Mans, przygotowanych pod spanie, samochody, impreza, no i koncert Jamiroquai, no to był Cosmic Girl, o, tak, omen, omen. Tak było. No i tak jest, przyjeżdżają osoby, no ten 2022 rok, w którym ja nie wierzyłam w formułę, u nas, potem jadąc do Alpin na zamknięcie sezonu, jadę sobie samochodem, dzwoni Robert Kubica, wynając w temacie wynajmu obiektu, i Robert w tym, no w zeszłym sezonie, bo to 2 miesiące temu było, pojawia się u nas na torze. No jest dużo takich, dużo tematów, które potem są uwieczniane, pokazywane w materiałach filmowych, fotograficznych. Myślę, że dużo dobrego jeszcze przed nami, jeżeli te rzeczy, o których słyszałam, w planach, które są, o. Tak, nie o wszystkich... Już ci widzę ten błysk w oku po prostu. Nie o wszystkich rzeczach możemy oczywiście mówić, natomiast no, kosmiczne miejsce. Bo już trochę dotknąłem tego tematu, natomiast jeszcze go chwilę podrążę. Macie bodaj najnowocześniejszą infrastrukturę w kraju, jeśli chodzi o tory. Macie zaplecze sportowe, szkoleniowe, dużo się tutaj dzieje, zresztą nieraz właśnie na takiej niwie się spotykamy. Plany na rozwój, czy tutaj jakie są, czy są, jak to wygląda od tej strony? Kilka pomysłów jest, o wielu, o tych takich głębszych czy grubszych nie mogę mówić, bo polisko nie śpi. Takie najbardziej lubimy, o których nie można mówić. Pieniądz lubi ciszę. Oczywiście. Tak? Albo wiadomość na priv. Jak jechaliście tutaj, to na pewno zwróciliście uwagę, że jest mocno las wytrzebiony. Tak. To jest inwestycja naszego sąsiada Karolinki Golf Park, który w 2024 styczniu uruchamia drugie 8 dołków. I to w kontekście wspólnego mianownika, klienta premium, samochodów, to jest spójne, to jest dobre, to jest potrzebne. Miejsce, jakim jesteśmy, a byłam na Goodwood, nie porównuję tych obiektów. Uwaga, gdyby Góra Świętej Anny była bliżej jako odcinek górski, to byłoby super, ale nie chodzi też o kopiowanie, bo trzeba robić coś własnego. Jasne. Sytuacja z polem golfowym i sytuacja z możliwościami rozwoju, bo właśnie elektrykiem, który jest cichszy, można jeździć nocą, czy no tak. To powoduje... Masz zasadę ciszy nocnej? Jakby jest też coś takiego? Jeździmy do 18:00, cisza nocna jest do 22:00. Okay. Wiele rzeczy jest związanych z porą roku, z pogodą. Zimą jest inaczej, bo ludzie siedzą od 16:00 już w domach. My dbamy bardzo o współpracę. A są tutaj, bo nie widać jakoś blisko, ale są, tak? Są i jeżeli chodzi o kwestie, dbamy o to, o te nałożone normy, które mamy. Okay. Dbamy o to, żeby była symbioza, bo jasne. Inaczej się nie da. No, nie ma udawania po prostu. Jasne. W każdym razie w rozwoju naszym, i decyzja już taka zapadła, jest kwestia związana z złożonym już wnioskiem na pozwolenie budowlane na budowę hotelu czterogwiazdkowego, które pozwoli wtedy klientom naszym usprawnić pewne działania, super. Bo z tym jest kłopot. Tak? No, tak. Pomysły są, dwa są projekty. Jeżeli ten drugi zaskoczy, to tor może nawet zblednąć. Ale brzmi to bardzo poważnie. Więcej nie mogę powiedzieć. Najważniejszy temat, jeżeli chodzi o kwestię rozwoju, dla możliwości torowych, żeby dłużej jeździć. Mamy styczeń, zobaczyć, co jest za oknem. No tak. Potrzeba bazy, która zapewni klientom
I taki spokój, tak, żeby nie dojeżdżać z Katowic, czy z Lublica, czy z Wrocławia, bo to jest kłopot, po prostu jest kłopot, a wyjść po prostu na piechotę. Są plany, jak już będzie hotel, to mamy taką chrapkę na to, żeby tor był trochę szybszy, tak pod GTC, bo dzisiaj jest trochę zbyt techniczny. My tutaj mamy 580 hektarów. Aha, czyli tutaj jest taka nawet możliwość poważnego rozwoju od tej strony. Tak, ale trzeba do tego wszystkiego podchodzić z rozumem, bo jeżeli ktoś mi w Polsce mówi, że wybudujmy tor Formuły 1. No tak, tak. No. Rozumiem. No dobra, brzmi tak, że za parę lat się trzeba będzie spotkać i porozmawiać o tym, gdzie jesteśmy, gdzie jesteście teraz. Tak. Bożena, takie jeszcze pytanie, już trochę abstrahując od toru, ale jednak znowu to jest nierozerwalnie w związku z tym torem, bo on, tak jak powiedziałaś, tutaj się wytworzyła niesamowita społeczność ludzi i ludzi, którzy gdzieś tam nadają na podobnych falach często. No, próbujecie wykorzystać ze sukcesem, bo to właściwie już od lat się dzieje, żeby tą całą energię w jakiś sposób skumulować, też robiąc coś bardzo dobrego dla tych, którzy po prostu niekoniecznie mogą tu przyjechać, ale są potrzebujący. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wiem, że jak rok temu chyba zadzwoniłem, żeby myśląc, że w styczniu masz wolne, to się dowiedziałem po prostu, że zupełnie jestem w totalnym błędzie. W jaki sposób działacie z WOŚP-em? Zgadza się. Dzięki. To jest znowu przypadek, bo ja się chciałam zgłosić do Opola. Opole było jakieś takie, nie do końca ten sztab zrozumiał, jaki to jest potencjał. Mówię, dobra, jak nie zrobię tego sama, to nikt tego nie zrozumie. I tak piąty rok, w którym teraz jest piąty nasz udział. I to, co jest najpiękniejsze w tym feedbacku i w tej karmie, która wraca, gdziekolwiek się nie zadzwoni, bo generalnie korzystamy z pomocy tych, którzy u nas jeżdżą, którzy u nas wynajmują. Mnóstwo ludzi się do nas zgłasza i nigdy nie było odmowy. No, pomijam już ostatnie w ogóle lata, ten COVID, problemy jakieś różne. Kwoty, które były zbierane te ostatnie lata, to jest 300 tysięcy. Dla porównania miasto wojewódzkie miało 500, tak? A mówimy o ile ma kamień mieszkańców? 700. Ten potencjał, który tutaj jest, wiem tylko jedno, że gdyby finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był w lipcu, to byłoby zupełnie inaczej, bo byłyby większe możliwości. Jasne, my jesteśmy, my jesteśmy ograniczeni w zakresie działań, bo to jest wszystko zależne. Jest lód, nie ma lodu, jest śnieg, nie ma śniegu. Natomiast tym potencjałem największym są aukcje, które są licytowane, znowu użyję tego słowa, kosmicznych wartości. Jest to projekt, który daje taki dodatkowy wiatr w żagle, siłę. Ta możliwość pomagania ludziom, wykorzystywania, złe słowo, ale można robić dobro, bawić się, dawać uśmiech i znowu, bo ja z WOŚP-em jestem związana od lat, uczestnictwo w tym projekcie jako szef sztabu. A, czyli to się jakby, to już jest historia też dłuższa niż tor. Nie. Ja zawsze w WOŚP-ie uczestniczyłam, w sensie wspierałam, tak? Rozumiem, tylko oczywiście. Tu jasne, jako sztab. Miałaś możliwość w jakiś sposób ustrukturyzować tą pomoc. Dokładnie tak. Słuchajcie, La Squadra też oczywiście tutaj mogę powiedzieć, że dokłada swoje 3 albo 5 groszy. No to będzie na pewno więcej. Ale już to na jest. Pewno gdzieś tam pokażemy te aukcje, pewnie mam nadzieję, że gdzieś tam i w linkach, pod filmem będzie można zobaczyć, co można również wylicytować w tej wspólnej akcji. Bożena, słuchaj, bardzo dziękuję. Jeszcze takie pytanie na koniec, a właściwie taka, może mi podpowiesz, czego mogę życzyć Tobie jako menadżerce toru, rozwoju to na pewno, czego jeszcze, czego się życzy? Żeby baterie mi się nie wyczerpały, żeby żeby było zdrowie,
I myślę, że potem, jak to jest cała reszta, no to, bo słuchaj, często pada deszcz. Do tego bym Ci życzył pewnie sam od siebie. Dobrych ludzi dookoła, jasne. Takich właśnie, z którymi chcę tracić poczucie czasu. O, bo to pięknie ujęłaś wtedy, wcześniej, bo to jest, aż sobie chyba kradnę potwierdzenie. To jest coś, co odpala taką energię, że jestem wtedy taki, jakbym się ładowała w superchargerze. Tak po prostu jest. Oczywiście te wszystkie wydarzenia trudne, które wynikają z aktywności na torze, bo to też, to nie jest tylko tak, że jest słodko, jasne. Ale i to powoduje, że człowiek ma takie, taki zjazd, ale potem wystarczy jedno spotkanie, drugie, jakiś telefon, słuchaj, przyjedzie ten będzie. Dzieje się. Kosmos, jak? Jasne. Tak. Bożena, bardzo dziękuję w takim razie. No i cóż, no i pewnie za kilka lat się zaktualizujemy, a w tym sezonie na pewno jeszcze kilka razy będziemy mieli okazję, żeby się spotkać. Ulubione miejsce? No, chyba myślę, że oprócz tych zachodów słońca i wschodów słońca i całej tej reszty, myślę, że takim ulubionym miejscem jest ta szybka szykana, bo ona nie wybacza błędów. Bo mówię, prosta startowa, no to jest prosty temat, prosta, no bo albo się przeleci, albo tak, nie. Tak. I na tej szykanie z wieloma kierowcami jechałam. I oczywiście tam jest też kwestia samochodu. Ale w zeszłym roku zrył mi beret przejazd w Co-Drive, który miałam, a prowadził to Kamil Franczak, i jechałam BMW Zauber bolidem. Wow. To były cztery okrążenia. Okay. Na trzecim się zastanawiałam, czego nie pukać w kask, boksu, ale nie, no przecież ja nie powiem boks. I tu było 200, tak? I to jest tak, że jak się zna na pamięć tor, tak? Tak, to wiesz, że tam nie może być 200. Ale w ogóle ja jeździł i te przyciążenia, które tak. są z aerodynamiki, wynikają tak. z aerodynamiki i tak. ten, ja z tyłu silnik, tak. To było moje największe... Okej, okay. Najmocniejsze doświadczenie. Najmocniejsze doświadczenie. Samochodów było dużo różnych, tak. szybkich, tak. wolniejszych, kierowców bardzo dobrych, natomiast to doświadczenie z tego samochodu to był jakiś kosmos, tak? Kosmos to jest słowo klucz naszej dzisiejszej rozmowy. No tak właśnie zauważyłam, że się powtarzam. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.